Cześć, z tej strony Kuba z kanału Historia w Pigułce. Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku w całkowicie nowym środowisku. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak samodzielnie przygotować się do matury rozszerzonej z historii. Zapraszam. Pierwszym krokiem, kiedy już wiecie, że chcecie zdawać maturę z historii, jest zorganizowanie sobie potrzebnych materiałów. Jeżeli nie chodzicie na historię w liceum, ponieważ jesteście na przykład na profilu matematyczno-fizycznym lub biologiczno-chemicznym, albo po prostu nie macie historii, a chcielibyście koniecznie zdawać z niej maturę, polecam w zaopatrzenie się w repetytorium, tudzież wademekum maturalne. E, ja w swoim życiu miałem kontakt głównie z dwoma wydawnictwami. E, po pierwsze było to w Wademekum Nowej Ery. A po drugie było to o takie wademekum e, wydawnictwa Greg. E, polecam wam zaopatrzyć się w oba te e, repetytoria. Z jednego bardzo prostego względu. Repetytorium Nowej Ery ma taką przewagę nad Gregiem na przykład, że znajduje się w nim bardzo dużo map i bardzo dużo różnego rodzaju zdjęć, zabytków itd. Jest to na maturze z historii akurat dość potrzebne, ponieważ tam często Znajdują się różnego rodzaju mapy, które trzeba przyporządkować do jakichś wydarzeń, do opisów. Trzeba podać rok bitwy, z której ta mapa jest, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Adamekum Grega nie ma zbyt wiele takich map nie ma za dużo zdjęć przedstawiających monarchów, i tak dalej. Zatem mam wrażenie, że w Adamekum Grega ma trochę więcej e, informacji e, takich do przeczytania które mogą pomóc po prostu w maturze. Jeżeli chodzi o takie inne wydawnictwa pokroju jak Operon, no to niestety nie miałem styczności z ich e, repetytorium, aczkolwiek uważam, że te dwa, Wademekum e, z Nowej Ery oraz Repetitorium Grega, powinny w zupełności wystarczyć, jeżeli chodzi o repetytoria. Okej, okay. kiedy już macie swoje oba repetytoria, to wypadałoby z nich w jakiś sposób korzystać. No, podstawową rzeczą jest, wiadomo, czytanie ich. I stąd też zalecałbym Wam, żebyście po prostu czytali je. W ademeku Nowej Ery jest ułożony temat po temacie, idzie tam, wiadomo, od, od początków w ogóle człowieka, tam przez starożytność, średniowiecze, nowożytność itd., itd. I polecałbym Wam po prostu przechodzenie każdego tematu po kolei, czytanie i na końcu tematu, w Repetytorium Nowej Ery, znajdują się pytania do tego tematu. No i zaleciłbym Wam, abyście po prostu postarali się odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli nie znacie odpowiedzi albo nie jesteście w stanie no, dobrze jej udzielić, no to trzeba po prostu wrócić i upewnić się. A co jeszcze lepsze możecie to zrobić, otóż możecie zapisywać sobie odpowiedzi na te pytania i sprawdzać je potem, aby mieć stuprocentową pewność, że nie popełniliście gdzieś głupiego błędu, nie pomyliliście daty itd. Możecie wtedy też uzupełniać swoją wiedzę, zanim odpowiecie na, na te pytania, wiedzą z repetytorium GREGA. Poza repetytorium warto również mieć przy sobie zawsze zestaw ćwiczeń maturalnych. Są takie książki, które można dokupić. Jeżeli macie właśnie repetytorium z nowej ery, to na przykład polecałbym właśnie to z nowej ery, ponieważ tam są te zadania tak dobrane, w miarę ciekawie. I te zadania to są takie zadania typowo maturalne. Jest taka książka, to się bodajże nazywa teraz Matura, i tam są przykładowe arkusze, i poza tym, że są arkusze, to są zestawy ćwiczeń właśnie takich do repetytorium przygotowanych i one także idą od początku działami, tematami do samego końca. Na końcu znajdują się również przykładowe arkusze maturalne, a także arkusze maturalne z lat poprzednich, które warto zawsze rozwiązywać. I tutaj już w waszej gestii leżałoby no, zaopatrzenie się po pierwsze w to, a poza tym to, w jaki sposób chcielibyście przerabiać te tematy, ponieważ możecie, no wiadomo, przerabiać tak, że najpierw przejdziecie całe repetytorium, potem całą książkę z ćwiczeniami, co poniekąd byłoby dobre, ponieważ pomogłoby Wam przypomnieć sobie i utrwalić wiedzę, którą zdobyliście już na samym początku, czytając na przykład o Starożnym Egipcie. Z drugiej strony. Dobrym pomysłem jest też robienie tego dział po dziale lub nawet temat po temacie, bo wtedy wiedza, którą przeczytaliście i odpowiedzieliście sobie na pytania z repetytorium, macie okazję, żeby od razu wykazać się tą wiedzą w zadaniach typowo maturalnych, które możecie spotkać potem na prawdziwym egzaminie. Kiedy mowa już o egzaminie, to pamiętajcie, że musicie złożyć deklarację maturalną prawdopodobnie do końca września. Stąd też zalecałbym Wam, abyście wpisali w niej to, że zdajecie maturę z historii, nawet jeżeli jeszcze nie jesteście pewni tego, czy chcecie ją zdawać. Z jednego prostego powodu. W czasie od złożenia deklaracji do lutego, kiedy możecie te deklaracje zmieniać, macie kilka matur próbnych i dzięki temu, że wpiszecie w tych deklaracjach, że zdajecie taką maturę z historii, to wasza szkoła będzie mogła wam zapewnić arkusze i możliwość sprawdzenia się czy w takiej sytuacji, wiecie, stresowej, takiej prawie, że prawdziwej maturze, najbardziej zbliżonej do tej prawdziwej matury, będziecie sobie w stanie poradzić z tym arkuszem. Jeżeli po dwóch maturach pisanych w szkole zobaczycie, że nie, to nie dla mnie, nie uda mi się, nie dam rady i tak dalej, to zawsze możecie zrezygnować. Ale jeżeli w lutym dopiero stwierdzicie, że chcecie pisać maturę z historii, a wcześniej nie braliście udziału w maturach próbnych, to na prawdziwej maturze lub tej ostatniej próbnej, może okazać się, że to nie był to dobry wybór. No dobrze, ale co robić, jeżeli moja szkoła nie organizuje matur próbnych lub jest ich dla mnie za mało? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Jak już wcześniej wspominałem, w tamtej książce, z nowej ery, znajdują się próbne arkusze przygotowane przez wydawnictwo, jak również arkusze z poprzednich lat, do których macie również dostęp na stronie cke.gov.pl i zachęcam bardzo, do zapoznania się z nimi, do robienia ich, ponieważ dzięki temu będziecie w stanie zrozumieć schematy maturalne, ponieważ matura z historii jest zawsze układana według poszczególnych schematów. Zadania, które tam są, to nie są zadania typowo wiedzowe kroju podaj datę, w której Kazimierz Wielki został królem Polski. To bardziej są zadania, jak sami może już wiecie, po kroju, że macie mapę przedstawiającą Polskę za Kazimierza Wielkiego. A na po drugiej stronie, na drugim obrazku macie drzewo genealogiczne Jagiellonów, I musicie, przed, i musicie powiedzieć, czy to drzewo genealogiczne, czy Polska, która jest tutaj, wyglądała tak za któregoś z królów, o tutaj. Działa to także z innego typu pytaniami, na przykład takie, gdzie macie dwa różne źródła historyczne, których musicie porównać, czy chodzi w nich o to samo wydarzenie, i musicie to swoje zdanie uzasadnić. Poza tym, pisząc próbne matury, uczycie się uzasadniania swojego zdania, tak? Aby to Wasze uzasadnienie było zgodne z tym, co jest w kluczu. Pisząc próbne matury, musicie także pamiętać, żeby sprawdzać je i sprawdzać je rygorystycznie. To znaczy, jak, jak moją odpowiedź oceniłby egzaminator, który siedzi tam już 8 godzinę i on już widział 100 tych arkuszy, i teraz widzi twarz 101 i on go czyta i on widzi Waszą odpowiedź, widzi klucz. I nie możecie mu dać nawet chwili do zastanowienia się, czy to, co, czy wam chodziło o to, co jest w kluczu. Bo jeżeli on stwierdzi, że to nie jest to, albo no coś z tego trochę jest, ale nie do końca, to może wam te punkty odjąć i potem będziecie musieli się odwoływać, będziecie musieli jechać do różnych miast i tak dalej. A nikt tego nie chce. Zatem, jeżeli zrozumiecie, jak działają schematy zarówno pytań, jak i odpowiedzi, uzasadnień i tak dalej. Będziecie w stanie lepiej napisać tą maturę w kwietniu bądź maju. Kolejną sprawą jest, jak sami wiecie, praca. Matura z historii kończy się tematem, a właściwie kilkoma tematami, z których musicie wybrać jeden i na podstawie tego tematu napisać wypracowanie. Do pracy nagrałem osobny odcinek, który możecie zobaczyć na moim kanale. Tak prawdopodobnie będzie się też wyświetlać na końcu i znajdziecie go również w opisie filmu. Bardzo serdecznie polecam ten poradnik, bo jest dość złożony i naprawdę może pomóc w tworzeniu Wam pracy. Z tego miejsca mogę tylko powiedzieć, żebyście szczególną uwagę zwracali, kiedy będziecie się uczyć do matury, abyście zwracali szczególną uwagę na różne postaci, które znajdujecie w książkach, na mapy, na opisy, a przede wszystkim także na teksty źródłowe, ponieważ te teksty bardzo często się powielają. Moja ostatnia rada, i tutaj generalnie też teoretycznie potrzebne byłyby wam zakupy. Ponieważ jeżeli już przerobiliście repetytoria, Wademeka, macie zrobione ćwiczenia, macie zrobione wszystkie matury próbne, to jest taka książeczka, również z wydawnictwa Nowej Erg. jak mówiłem, nie miałem styczności za bardzo z takimi wydawnictwami jak Operon w przeszłości czy w SIP, jeżeli chodzi o ich materiały przygotowujące do egzaminów. Ale jest taka malutka książeczka, ona nie jest droga akurat. I to jest książeczka po kroju tuż przed egzaminem, tuż przed maturą. I to jest wzięta wiedza z repetytorium, jeszcze bardziej skondensowana, tak zgnieciona po prostu. I te 300 czy 400 stron z repetytorium jest włożone w 150 stron książeczki takiej malutkiej, takiej cieniutkiej. Czy ta książeczka pomaga? Mnie osobiście pomogła, ponieważ najnormalniej w świecie da się ją przeczytać w jeden weekend. I... Odświeżyć tym samym całą wiedzę, którą zdobyliście podczas czytania repetytorium. Czasem miałem nawet wrażenie, że kiedy czytałem tą książeczkę, to widziałem rzeczy, których wcześniej w repetytorium nie było. Czy to jest prawda? Nie wiem, nie miałem już przed egzaminem za bardzo czasu, żeby to sprawdzać. Ale dzięki temu, że przeczytałem właśnie tą małą książeczkę, to byłem w stanie odpowiedzieć mam wrażenie na więcej pytań i przypomniałem sobie to, o czym mogłem już zapomnieć od początku roku szkolnego, kiedy zaczynałem przygotowania do matury. Gdyby ktoś pytał, to ten materiał zupełnie nie jest sponsorowany przez Nową Erę. Nowa Era nic mi za to nie zapłaciła. Po prostu moim, ra, moim, w, moim zdaniem, e, ich materiały, które przygotowują, są najlepsze i najbardziej mogą was najlepiej przygotować do egzaminu dojrzałości z historii. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcielibyście więcej takich poradników maturalnych lub chcielibyście się czegoś dowiedzieć odnośnie matury z historii, tego jak napisać pracę lub tego, jak rozwiązywać zadania maturalne, jak wyglądają dokładnie te schematy, śmiało piszcie w komentarzach, ja postaram się Wam na wszystko odpowiedzieć lub nagrać kolejny film poradnikowy. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia. Cześć!